13 listopada 2014 roku. Tym razem to już ostatni łódkowy wypad na ryby, na narew do Serocka. Jutro zbierają łódki na brzeg. I tym sposobem chyba na zawsze się pożegnam z tą przystanią, ponieważ jak planuję w przyszłym roku, będę pływał już albo swoim pontonem, to na pewno, a może nawet swoją tratwą, którą na pewno Wam pokażę, jak zbuduję. Już mówiłem w poprzednim odcinku, że planujemy z kolegą skonstruować sobie takie pływające tratwy na dwóch pływakach zrobionych z rur PCV. Być może nawet zrobimy to z twardego styropianu stropowego lub podłogowego. I chcemy mieć dużą przestrzeń, większą niż na łódce. Także kolejne filmy z wypraw wędkarskich. Być może jeszcze w tym roku, ponieważ to, że łódki już nie będą tutaj w przystani wypożyczalni dostępne, nie znaczy, że jeszcze gdzieś nie wypadnę sobie na ryby przy sprzyjających okolicznościach pogodowych. W okolicy Narwi, czy nawet Bugu z brzegu być może. A skoro jestem przy sprzyjających okolicznościach pogodowych, stoję tak specjalnie tyłem do wiatru, żeby mi nie wiał wiatr w mikrofon, to powiem, że mamy, jak już na samym wstępie powiedziałem, 13 listopada 2014 roku, godzina 15, a ja cały dzień jestem bez rękawiczek. Mamy, nie wiem, nie patrzyłem, rano jak wyjeżdżałem było około 6, 7, prawie 8 stopni. W ciągu dnia troszeczkę się ociepliło. Gdyby było słońce, prawdopodobnie zapowiadane słońce zresztą przez tych pajaców z TVN-u i z innych stacji pogodowych, którzy nie potrafią odczytać map pogodowych satelitarnych. Gdyby wyszło trochę słońca, prawdopodobnie byłoby około 10 stopni, tak jak przedwczoraj. Także mamy piękną zimę, moi drodzy. W tym czy to jest jeszcze jesień? Nie, to już tak, to jeszcze jest jesień. Chyba do 22 listopada jest jesień, a potem zima. Mniejsza o to. W każdym razie o tej porze roku, w poprzednich latach, zwykle już był mrozek, a nawet mróz. A nawet były śniegi. I to już takie... Choroba. I to już takie, że ledwo się dało z posesji wyjechać samochodem, jeśli ktoś ma samochód i posesję. Tak na marginesie. No a tymczasem mamy fantastyczną jesień, przedłużającą się ciepłą aurę, sprzyjającą wypadom. No i tak to wygląda tego roku. Podejrzewam, że zimy jakiejś takiej srogiej to w tym roku nie będzie, jak i zeszłym, w ubiegłym i chyba jeszcze w poprzednim. Bo ostatnią taką tęgą zimę to ja pamiętam z 4 lata temu. Jak ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu. Bo lata lecą jak dni w tygodniu i człowiek po prostu zapomina, kiedy była jaka zima, a nie prowadzimy. Przecież mało kto prowadzi takie notatki domowe, żeby sobie sprawdzić. Można co prawda sprawdzić w jakichś chyba archiwach pogodowych, jaka była pogoda kiedyś tam, ale one są niedokładne, one tylko pokazują temperaturę i inne takie parametry, ale nie ma napisane, dzisiaj mamy dużo śniegu. Tu padało, tam padało, tu nie padało, tam nie padało. Takich informacji w internecie, w archiwum nie znajdziemy. Także jakby ktoś pamiętał, jaka była zima rok, dwa, trzy, cztery, a nawet 5 lat temu, no to byłbym wdzięczny, gdybyście w komentarzach napisali, jak poprzednie, ubiegłe, listopadowe okresy pamiętacie. No to tyle. Miałem nakręcić film pod tytułem Wędkarze i kosmici, bo chciałem zacząć temat, którym się głównie przez ostatnie lata zajmowałem, czyli kosmitami, mówiąc krótko. Mogę tylko to Wam powiedzieć bez większego
rozwijania tematu. Zresztą to możecie znaleźć w poprzednich moich filmach, w opisach i na moim forum. Moje ostateczne wnioski dotyczące kosmitów, że kosmitów nigdy nie było, nie ma i prawdopodobnie nie będzie z różnych przyczyn. Uzasadnienia, dlaczego tak sądzę, napisałem na swoim forum, a przejdę do ostatecznej konkluzji, a mianowicie doszedłem do wniosku po wielu, wielu rozmyśleniach na te tematy i wzięciu pod uwagę różnych czynników fizycznych, naukowych, technologicznych, etc. Doszedłem do wniosku, że po prostu kosmitów nigdy nie było, tylko tymi kosmitami byli zwyczajni ludzie, to znaczy my. I powiem to teraz, bo już to pisałem na forum, że dawno, dawno temu, tysiące, dziesiątki tysięcy lat, może nawet setki tysięcy lat, tego nie damy rady ustalić, ale świadczące ślady obecności cywilizacji bardzo zaawansowanej naprowadziły mnie na taką prostą myśl, że to ludzie zawsze dysponowali taką technologią pozwalającą zbudować piramidy, latać w kosmos, etc. Ale część z tych ludzi, która posiadła tą wiedzę, wyodrębniła się i do dzisiaj tak to trwa przez ostatnie, przynajmniej ostatnie 2, 3, 4, 5 tysięcy lat, gdzie jedna warstwa tych, co mają wiedzę, rządzi tymi, co nie mają wiedzy, udając kosmitów, bogów, przybyszy z innych światów, etc. A wszystko to po to, żeby się ukryć wśród nas i po prostu mieszkać tak jak my, wygodnie, naszym, waszym kosztem. To tak w skrócie oczywiście, bo ja powiadam, na wiosnę prawdopodobnie nakręcę film, który w szczegółach uzasadni te wszystkie myśli, które tutaj wypowiedziałem. Będzie to właśnie taki tytuł. Wędkarze i kosmici, jeśli to będę kręcił na rybach. Prawdopodobnie sobie postawię kamerę i skręcimy taki materiał na rybach. I oni po prostu mieszkają wśród nas. A te wszystkie doniesienia o kosmitach, o szarakach, o jakichś tam innych przybyszach, o kontaktach medialnych z innymi istotami, to wszystko są, proszę Państwa, mistyfikacje ich. Po to, żebyście zostali wprowadzeni w błąd, żebyście ich nie szukali tu na ziemi, wśród was, może nawet we własnym bloku, na którymś tam piętrze mieszkających, lub w którejś z willi, którą mijacie jadąc z miasta na wieś do swoich rodziców. Tylko żebyście szukali ich gdzieś nie wiadomo gdzie, w Plejadach, na innych planetach, w innych układach słonecznych, byle nie w naszym układzie słonecznym, nie na Wenus, nie na Marsie, nie na Ziemi. No to tak w skrócie, proszę Państwa, bo to właśnie dzisiaj wziąłem statyw i inną kamerę, miałem to dzisiaj szeroko opisać, ale trochę za duży wiatr wiał, brakowało słońca, plener byłby taki ponury i ten przekaz byłby dzisiaj taki smutny. Dlatego tylko tak z ręki kręcąc zagajam, o czym będę mówił w niedalekiej przyszłości i wyłuszczę ten temat dość szczegółowo, bo posłużę się tutaj przykładami możliwości technologicznych. Mogę już teraz powiedzieć, że nawet gdybyśmy mieli jakąś niebywałą technologię antygrawitacyjną czy jakąś inną, to i tak odległości kosmiczne są tak ogromne, niewyobrażalnie ogromne, że nie wiem, jaką musielibyśmy używać technologię, żebyśmy mogli podróżować, czy inni kosmici podróżować do nas. Oczywiście są pewne granice w moim przekonaniu rozwoju technologicznego, którego mało która cywilizacja dałaby radę przekroczyć we wszechświecie, bo na pewno takowe są. Najlepszym sposobem na podróżowanie to jest droga radiowa, mówiąc krótko, komunikacja radiowa. I tak już na koniec, żebyście mieli temat do przemyślenia na temat kosmitów, zapewniam Was, że odkąd nasza współczesna ludzkość, ja nie mówię o tych sprzed tysięcy lat, nasza współczesna ludzkość zbudowała pierwszy aparat radiowy i pierwszą antenę, odtąd prawdopodobnie w tajemnicy przed nami naukowcy komunikują się być może z innymi cywilizacjami drogą radiową lub jeśli się nie komunikują, bo ja bardziej się skłaniam ku temu lub, o którym za chwilę, lub po prostu wyłapują z przestrzeni kosmicznej nadawane z innych
przestrzeni kosmicznych fale radiowe zawierające jakieś przekazy typowo technologiczne, techniczne, może filmy, może jakieś inne. I to jest prawdopodobnie dość duże, pokaźne, potężne źródło wiedzy tych współczesnych naukowców, którzy was po prostu oszukują, a którzy budują te wszystkie anteny nie po to, żeby badać kosmos i dociekać, skąd się wziął wszechświat, prawda? Tylko właśnie po to, żeby na różnych wszelkich częstotliwościach wyłapywać ewentualnie te sygnały z innych cywilizacji. Oczywiście wam tego nie powiedzą, bo jeżeli odbiorą jakiś sygnał, przekaz radiowy, w którym będzie zawarta informacja, jak zbudować jakąś maszynę, jak dokonać jakiegoś postępu technologicznego czy cokolwiek, to na pewno się o tym nie dowiecie. A logika nakazuje, że skoro tyle tysięcy anten wybudowano na całym świecie pod pretekstem badania kosmosu, no to coś za tym musi stać. Moim zdaniem stoi to, że oni nasłuchują kosmos i wyłapują z tego kosmosu sygnały od cywilizacji, które być może nawet już nie istnieją, a które ten przekaz komunikacyjny zawierający jakieś porady, jakieś informacje naukowe dociera do nas i oni to wyłapują. Tak jest moje zdanie. Więc słuchajcie, do wiosny prawdopodobnie przy jakichś ładniejszych okolicznościach słonecznych poruszę raz jeszcze ten temat i tyle. Mówiąc krótko, chyba jestem pierwszym na świecie człowiekiem, który jest absolutnie przekonany, bo mówię, nie uzasadniłem tego tak, jak powinienem, bo to jest krótki film, ale chyba jestem pierwszym człowiekiem na świecie, który w tak dosadny i zdecydowany sposób wysnuwa przypuszczenie i pewność, że oni są ludźmi, że oni mieszkają z nami i oni sobie stwarzają cywilizację po to, żeby żyć wygodnie, bezpiecznie, komfortowo, naszym kosztem. Czyli tej większości, która jest w niewiedzy, ogłupiana religią, polityką, systemami społeczno-ekonomicznymi, gospodarczymi itd., itd. Także to jest właśnie takie moje przekonanie. Stąd właśnie porzuciłem łowienie ich na niebie za pomocą kamery i aparatu fotograficznego, bo moje przekonanie jest na tyle silne, że bez trudu przy najbliższej okazji, jak zapowiedziałem, udowodnię wam to. Może nie wskażę palcem, który z nich, bo ich widzicie na co dzień, tych onych. Ale z logicznego punktu widzenia na pewno wam to udowodnię. Zresztą już chyba to, co powiedziałem, wielu poruszy. Także nie szukajcie ich daleko, bo ich nie znajdziecie. Szukajcie ich tu. I zastanówcie się, kim są. Który z celebrytów, który z polityków, który z bankowców, bankierów, która z rodzin tych znanych, wiadomych, prawda, jest ludźmi, którzy posiadają w tajemnicy przed wami tę wiedzę, z której być może nie korzystają nawet na co dzień, bo udają nas, więc muszą jeździć samochodami, latać samolotami, etc. A mogą korzystać z niej w jakiś ukryty sposób, w jakiś wyjątkowy. Powiem więcej, mogą po prostu zwyczajnie tutaj udawać jednych z nas, a być gdzieś tam, czasami na wakacjach, czy gdzieś za pomocą tej technologii, no nawet na Wenus czy na Marsie. No a skąd wiecie, że tam nie ma życia tak naprawdę? Niech mi ktoś udowodni, że na Wenus czy na Marsie nie ma życia. Niech mi ktoś przedstawi jakieś racjonalne dowody, pomijając to wszystko, co wam naukowcy nawciskali. Nikt tego nie wie. A tam może być po prostu bardzo fajna jedna i druga planeta, gdzie oni sobie po prostu czasami mieszkają lub sobie tam latają na wakacje. No to tak spłaszczyłem oczywiście temat, ale tak właśnie to może być. Jednym słowem, kosmitów nie było, kosmici to ludzie udający kosmitów przed większością niezaznajomioną z tą wiedzą i z tymi tajemnicami. No to tyle. Słuchajcie, trochę krzywo mi wyszedł ten film, bo patrzyłem się na horyzont zamiast na ekran kamery. Tak wyglądał ostatni dzień łódkowy w 2014 roku. Trzymajcie się, do następnego razu i czekajcie na film pod tytułem Wędkarze i kosmici.